Rozdział 21 Nie powiem, żebym kiedykolwiek żywił specjalny podziw dla pana Raimunda Vesta. Wiem, że uważa się go za wybitnego powieściopisarza i że zdobył rozgłos jako poeta. Wiersze jego pozbawione są wielkich liter, co, jeśli się nie mylę, stanowi szczyt nowoczesności. Książki jego traktują o niemiłych ludziach, pędzących niewymownie nudny żywot. Swoją ciotkę Jankę traktuje z pobłażliwą czułością i nazywa ją w oczy zabytkiem przyszłości. Panna Marple słucha go z przypochlebną uwagą, a jeśli czasami w oku jej migoczą błyskich humoru, pan West na pewno ich nie dostrzega. Przysiadł się od razu do Gryzeldy. Rozmawiali o nowoczesnych sztukach teatralnych, od nich zaś przeszli do nowoczesnej scenografii. Gryzelda udaje, że śmieje się z Raymonda Westa. W gruncie rzeczy jednak wywody jego robią na niej, zdaje się, wrażenie. Podczas mojej, bardzo nudnej, rozmowy z panną Marple, słyszałem powtarzający się co pewien czas zwrot, jest pani tutaj żywcem pogrzebana. Zaczęło mnie to w końcu drażnić. Powiedziałem nagle: Pan pewnie sądzi, że jesteśmy tutaj odcięci od świata? Rajmund West zatoczył koło ręką w której trzymał papierosa. Uważam Sant Merymit za sadzawkę ze stojącą wodą, oświadczył tonem nieznoszącym sprzeciwu. Był przygotowany na to, że słowa jego wzbudzą gniew, jednakże ku jego zdziwieniu, a może i zmartwieniu, nikt nie zdradził najlżejszej irytacji. Nie jest to trafne porównanie, kochany rajmundzie, odparła wesoło panna Marple. Pod mikroskopem nic chyba nie jest tak pełne życia, jak kropla stojącej wody. Życia w swoim rodzaju, przyznał powieściopisarz. Wszelkie życie jest tego samego rodzaju, odrzekła panna Marple. Przyrównujesz siebie do stworzenia z sadzawki, ciociu? Mój drogi, sam w ostatniej książce napisałeś coś podobnego. Żaden młody intelektualista nie lubi, żeby używano cytatów z jego dzieł jako argumentów przeciw niemu. Rajmund West nie stanowił w tym względzie wyjątku. To było zupełnie co innego, uciął. Ostatecznie życie wszędzie jest takie samo ciągnęła dalej panna Marple swoim spokojnym głosikiem. Człowiek się rodzi, dorasta, styka się z innymi ludźmi, którzy potrącają go i popychają potem małżeństwo i znów dzieci. A w końcu śmierć, rzekł Raimund West, i to nie zawsze śmierć fizyczna. Czasem bywa to śmierć za życia. A propos śmierci, wtrąciła Gryzelda. Czy wie pan, że mieliśmy tu morderstwo? Raimund West ruchem papierosa otrącił ten temat. Morderstwa są wulgarne, oświadczył. Nie interesuje się nimi. Nic dałem się ani przez chwilę zwieść tym słowom. Nie ma człowieka, który by się nie pasjonował morderstwami. Ludzie prości, jak Gryzelda i ja, przyznają się do tego faktu, ale każdy człowiek z gatunku westa musi udawać znudzenie w każdym razie przez pierwsze pięć minut. Panna Marple jednakże zdradziła siostrzeńca, mówiąc. Podczas kolacji o niczym innym nie rozmawialiśmy. Bo ja się bardzo interesuję miejscowymi nowinkami, wyjaśnił skwapliwie rajmund Uśmiechnął się przy tym do panny Marple dobrotliwie i wyrozumiale. Ma pan jakąś teorię? spytała go Gryzelda. Logicznie rzecz biorąc, rzekł Raimund West, znów wywijając papierosem, pułkownika Protera mogła zabić tylko jedna osoba. Tak, przynagliła Gryzelda. Oczy wszystkich zawisły na ustach pisarza. Pastor, oznajmił West, wskazując na mnie oskarżycielskim ruchem. Jęknąłem przerażony. Wiem oczywiście, że Pastor tego nie zrobił, uspokoił mnie West. Życia nigdy nie układa się tak, jak powinno. Ale proszę tylko pomyśleć, jaki by to był dramat. Jaki doskonały węzeł dramatyczny, członek Rady Parafialnej zamordowany na plebanii przez pastora, palce lizać. A pobudki, spytałem. O, to ciekawe. West wyprostował się, nie zwracając nawet uwagi na to, że mu zgasło papieros. Może kompleks niższości, albo zbyt wiele zahamowań psychicznych. Chętnie bym opisał taką historię. Niesłychanie skomplikowana sprawa. Tydzień po tygodniu, rok po roku, pastor widuje tego człowieka, na zebraniach parafialnych, podczas prób chóru chłopięcego, przy zbieraniu ofiar, które pułkownik przynosi polem do ołtarza. Czuje do niego niechęć, którą wciąż w sobie tłumi. To niechrześcijańskie uczucie, pastor nie powinien dopuszczać do jego rozwoju. Niechęć więc tli się w nim, ukryta głęboko aż pewnego pięknego dnia. Powieściopisarz zrobił wymowny gest. Gryzelda zwróciła się do mnie. Miałeś kiedy takie uczucie, Len? Nigdy, odpowiedziałem, zgodnie z prawdą. A jednak nie tak dawno życzył mu pastor śmierci, zauważyła panna Marple. Niegodziwy Denis, ale to moja wina, nie wolno mi było nic podobnego mówić. Niestety tak, powiedziałem. Była to głupia uwaga, ale doprawdy spędziłem w jego towarzystwie bardzo męczący ranek. Szkoda wielka, rzekł West, bo oczywiście, gdyby podświadomość pastora rzeczywiście planowała zabójstwo, nie pozwoliłaby pastorowi nigdy wypowiedzieć takiej uwagi na głos. Westchnął. Moja teoria rozpada się w gruzy. Mamy przypuszczalnie do czynienia z bardzo pospolitym morderstwem, jakiś kłusownik pałający chęcią zemsty albo coś w tym rodzaju. Była u mnie dzisiaj panna Kram, rzekła panna Marple. Spotkałam ją w miasteczku i zapytałam, czy nie chciałaby obejrzeć mojego ogrodu. Czy ona interesuje się ogrodnictwem? spytała Gryzelda. Wątpię, odparła panna Marple z dobrodusznym błyskiem foku. Ale to bardzo dobry pretekst do rozmowy. I co pani o niej sądzi? Spytała Gryzelda bo moim zdaniem ona wcale nie jest taka okropna, na jaką wygląda. Bez żadnego ponaglania z mojej strony dostarczyła mi mnóstwa informacji stwierdziła panna Marple doprawdy mnóstwa informacji głównie o sobie i o swojej rodzinie. Jak się okazuje, wszyscy jej krewni albo nie żyją Albo są gdzieś w Indiach. Bardzo to smutne. Nawiasem mówiąc, ma spędzić weekend w starym dworze. Co takiego? A tak. Pani Proter zaprosiła ją. Czy może panna Kram przymówiła się o zaproszenie? Nie bardzo się orientuję. Jak to tam było? Panna Kram ma pomóc pani Proter. Tyle przecież jest listów do napisania w związku z pogrzebem. Tak się szczęśliwie złożyło, że doktor Stone wyjechał i panna Kram nie ma nic do roboty. Tyle było zamieszania z rozkopywaniem tego kopca. Stone spytał Raimund: Czy to ten archeolog? Tak, prowadzi tu roboty wykopaliskowe na terytorium pułkownika Protera. To wybitny uczony, rzekł Raimund, i niesłychanie rozmiłowany w swojej pracy. Widziałem go niedawno na przyjęciu u znajomych i odbyliśmy niezmiernie interesującą rozmowę. Muszę go tu odwiedzić. Niestety, wyjechał właśnie na dwa dni do Londynu, wtrąciłem. Ale pan przecież zderzył się z nim dzisiaj na stacji. Zderzyłem się z pastorem, a obok pastora biegł jakiś mały grubas w okularach. Tak, doktor Stone. Ależ księżyc kochany, to nie był Stone, nie? W każdym razie nie ten archeolog. Znam go bardzo dobrze. To na pewno nie był Stone, ani trochę nawet do niego niepodobny. Spojrzeliśmy po sobie. Szczególnie przeciągłe spojrzenie rzuciłem panni Marple. Zdumiewające, powiedziałem. Waliska rzuciła panna Marple. Ale dlaczego? spytała Gryzelda. Przypomina mi się ten przyjezdny, który udawał, że jest inspektorem z gazowni, szepnęła panna Marple. Wywiózł stąd wcale pokaźny łup. Oszust, zawołał Raimund West. To rzeczywiście ciekawe. Najważniejsze, czy to ma coś wspólnego z morderstwem, wtrąciła Gryzelda. Niekoniecznie, odparłem. Ale... tu spojrzałem na pannę Marple. Osobliwe zdarzenie, stwierdziła panna Marple. Jeszcze jedno osobliwe zdarzenie. Tak, powiedziałem wstając, mam wrażenie, że należy natychmiast zawiadomić o nim inspektora. Rozdział 22 Rozkazy inspektora Slejka gdy uzyskałem z nim połączenie, były zwięzłe, lecz ważkie. Mieliśmy nie puszczać pary z gęby. Przede wszystkim nie należało płoszyć panny Kram. Tymczasem miano rozpocząć energiczne poszukiwania walizki, ukrytej prawdopodobnie w pobliżu kopca. Gryzelda i ja wróciliśmy do domu niezmiernie podnieceni nowym odkryciem. Nie mogliśmy wszakże rozmawiać o nim w obecności Denisa, gdyż przyrzekliśmy uroczyście inspektorowi, że nie piśniemy nikomu ani słówka. Denis zresztą miał własne kłopoty. Przyszedł do mnie do gabinetu, dotykał bezmyślnie przedmiotów na biurku, przestępował z nogi na nogę i w ogóle miał bardzo zaambarasowaną minę. O co chodzi, Denis? Spytałem wreszcie. Wujku. Ja. Ja nie chcę iść do marynarki. Osłupiałem. Denis dotychczas twierdził zawsze stanowczo, że chce zostać marynarzem. Przecież tak się do tego opaliłeś. Owszem, ale się rozmyśliłem. Cóż więc chcesz robić? Chcę być finansistą. Wprawiło mnie to w jeszcze większe zdumienie. Co to znaczy finansistą? Chcę iść do City. Ależ, chłopcze kochany, na pewno nie podobałoby ci się takie życie. Gdybym nawet postarał się dla ciebie o posadę w banku. Denis odparł, że ma na myśli co innego. Nie chce wcale pracować w banku. Zapytałem go, co właściwie ma na myśli, i okazało się, jak się zresztą domyślałem, że chłopiec w gruncie rzeczy sam dobrze nie wie. Zostać finansistą równało się dla niego szybkiemu wzbogaceniu się, a z optymizmem właściwym młodości sądził, że nastąpi to niechybnie, jeżeli tylko pójdzie do City. Rozwiałem jego złudzenia możliwie jak najdelikatniej. Skąd ci to strzeliło do głowy? Spytałem. Tak się cieszyłeś, że zostaniesz marynarzem. Tak, wujku, ale ostatnio dużo się nad tym zastanawiałem. Będę się chciał kiedyś ożenić, a żeby się ożenić, trzeba być bogatym. Fakty przeczą twojej teorii, zauważyłem. Wiem, ale jak się ktoś chce ożenić z prawdziwą dziewczyną, z taką, która jest przyzwyczajona do różnych rzeczy. Wszystko to było dość mgliste, ale zacząłem się domyślać, o co mu chodzi. Musisz wiedzieć, Powiedziałem łagodnie, że nie wszystkie dziewczęta są takie jak Letycja Proter. Zaperzył się od razu: Jesteś dla niej okropnie niesprawiedliwy. Nie lubisz jej. Gryzelda też jej nie lubi. Mówi, że jest nieznośna. Z kobiecego punktu widzenia Gryzelda ma zupełną słuszność. Letycja rzeczywiście jest nieznośna. Rozumiałem jednak, że chłopca ten przymiotnik może oburzać. Ludzie powinni mieć trochę wyrozumiałości. Nawet napierowie wyrzekają na nią i to w takiej chwili tylko dlatego, że wyszła od nich z Tenisa trochę wcześniej niż chcieli. Dlaczego miała zostać, skoro się nudziła? Bardzo ładnie, że w ogóle przyszła. Tak, uczyniła im wielką łaskę, powiedziałem. Ale Denis nie dopatrzył się w moich słowach złośliwości. Był ogromnie rozżalony z powodu letycji. W gruncie rzeczy jest absolutnie pozbawiona egoizmu i bardzo odbało uczucia innych osób. Mnie, na przykład, kazała tam zostać. Bo ja oczywiście chciałem iść z nią razem, ale nie chciała o tym słyszeć. Powiedziała, że to będzie nieładnie wobec napierów. Zostałem więc jeszcze przez kwadrans. Żeby jej sprawić przyjemność. Młodzież ma osobliwe pojęcie o egoizmie i o braku egoizmu. A teraz Zuzanna Hartley napiero opowiada podobno na prawo i na lewo, że letycja jest źle wychowana. Nie powinieneś się tym przejmować powiedziałem. Bardzo pięknie, ale. urwał. Zrobiłbym. Zrobiłbym wszystko dla letycji. Bardzo niewielu spośród nas może coś zrobić dla kogoś innego, powiedziałem. Mimo najlepszych chęci jesteśmy bezradni. Chciałbym umrzeć, powiedział Denis. Biedny chłopiec, pierwsza miłość to ciężka choroba. Powstrzymałem się od truizmów, irytujących zapewne, które się w takich wypadkach cisną na usta. Życzyłem tylko Denisowi dobrej nocy. Poszedłem na góry i położyłem się spać. Nazajutrz rano odprawiłem nabożeństwo o godzinie ósmej. Po powrocie zaś do domu zastałem Gryzeldę przy stole z jakimś listem w ręku. List było Tanny Proter. Kochana Gryzeldo, gdybyś zechciała dzisiaj przyjść pastorem do mnie na obiad, byłabym bardzo wdzięczna. Zdarzyło się coś bardzo dziwnego i chciałabym zasięgnąć rady pastora. Proszę bardzo nie wspominać o tym, kiedy przyjdziesz. Bo nikomu o niczym jeszcze nic nie mówiłam. Twoja kochająca. Anna Proter. Oczywiście musimy iść oświadczyła Gryzelda. Przyznałem jej rację. Ciekawa jestem, co się stało. Ja również byłem ciekaw. Wiesz, powiedziałem do Gryzeldy: Mamy wrażenie, że do końca sprawy jest jeszcze bardzo daleko. Chodzi ci o chwilę kiedy kogoś na dobre aresztują? Nie. Myślałem o czym innym, o tym, że tu wchodzą w grę różne czynniki, o których nic nie wiemy. Aby dotrzeć do sedna, trzeba jeszcze wyjaśnić moc rzeczy. Rzeczy, które same przez się nie mają wielkiego znaczenia, ale przeszkadzają w wykryciu prawdy? Tak, sądzę, że o to właśnie mi chodzi. Moim zdaniem wszyscy robimy wiele hałasu o nic, rzekł Denis, nabierając sobie marmolady. Bardzo dobrze się siato, że stary proter nie żyje. Nikt go nie lubił. Owszem, wiem, że policja musi łamać sobie nad tym głowę, od tego jest. Ale ze swojej strony mam nadzieję, że nie złapią zabójcy. Byłoby to nie do wytrzymania, gdyby Slejk dostał awans i puszył się jak paw. Że taki jest mądry. Jestem tylko człowiekiem, pomyślałem więc w skrytości ducha, że zgadzam się z Denisem co do awansu z Lejka. Człowiek, który systematycznie następuje innym na odciski, nie może liczyć na popularność. Doktor Hajdok jest mniej więcej tego zdania, co ja, ciągnął dalej Denis. Nie wydałby nigdy zabójcy w ręce sprawiedliwości. Sam tak powiedział. Tu właśnie tkwi chyba niebezpieczeństwo poglądów Hajdoka. Być może są nawet rozsądne, trudno mi o tym wyrokować, ale u osobników młodych i niewrobionych budzą reakcje przez Hajdoka na pewno niezamierzone. Gryzelda wyjrzała przez okno i powiedziała, że w ogrodzie są reporterzy. Zdaje się, że znowu fotografują okno gabinetu, dodała z westchnieniem. Musieliśmy już wiele znieść od chwili zabójstwa. Najpierw ciekawość mieszkańców miasteczka wszyscy przychodzili gapić się na plebanie. Następnie reporterów uzbrojonych w aparaty fotograficzne i znowu mieszkańców miasteczka, którzy znów przychodzili gapić się na reporterów. Wreszcie musieliśmy znosić obecność policjanta z much Benham, pełniącego warte pod oknem. No, pogrzeb odbędzie się jutro, powiedziałem. Potem na pewno podniecenie zacznie opadać. Kiedyśmy przyszli do starego dworu, zauważyłem kilku kręcących się w pobliżu reporterów. Zasypali mnie rozmaitymi pytaniami, na które udzielałem niezmiennie tej samej odpowiedzi, zdaniem naszym najlepszej, że nie mam nic do powiedzenia. Kamerdyner wprowadził nas do saloniku, w którym zastaliśmy pannę Kramę, będącą w doskonałym humorze. Niespodzianka, co, powiedziała, witając się z nami. Przez myśl by mi nie przeszło, ale pani proter jest anielsko dobra, bo rzeczywiście nie wypada, żeby młoda dziewczyna była sama, pod niebieskim dzikiem, w zajeździe, bądź co bądź, i to w czasie, kiedy tyle tam reporterów. Oczywiście, nic, siedzę tu bezczynnie. W takiej chwili sekretarka jest w prosi niezbędna, a panna Proter nie stara się wcale pomóc biednej pani Annie. Dostrzegłem z rozbawieniem, że panna Kram jest wciąż równie wrogo nastawiona do letycji, stała się natomiast gorącą zwolenniczką Anny. Zastanawiałem się jednocześnie, czy wyjaśniając w jaki sposób tu się znalazła, nie mija się trochę z prawdą. Przedstawiała rzecz tak, jak gdyby inicjatywa wyszła od Anny, ale trudno mi było w to uwierzyć. Sądziłem raczej, że to panna Kram pierwsza wspomniała jakby mimochodem, że przykro jej być samej pod niebieskim dzikiem. W tej chwili do pokoju weszła Anna Proter. Ubrana była w bardzo skromną, czarną suknię, w ręku trzymała pismo niedzielne, które podała mi ze smutnym spojrzeniem. Nigdy jeszcze nie miałam do czynienia z czymś podobnym. Okropne, prawda? Jakiś reporter podszedł do mnie podczas rozprawy. Powiedziałam, że jestem zupełnie wytrącona z równowagi i nie mam nic do powiedzenia, a on wtedy zapytał, czy zależy mi na tym, żeby znaleźć mordercę mojego męża. Na co odpowiedziałam, owszem. Spytał wtedy, czy kogoś podejrzewam. Odpowiedziałam, nie. I czy nie sądzę, że zbrodniarz musiał dobrze znać teren, na co opowiedziałam, że na to wygląda? To było wszystko. A teraz proszę tylko przeczytać. Po środku strony widniała fotografia, najwyraźniej robiona przed dziesięciu laty. Bóg jeden wie, skąd reporterzy ją zdobyli. Pod nią widniało wielkimi literami. Wdowa oświadcza, że nie spocznie. Dopóki nie wykryje mordercy swego męża. Pani Proter, wdowa po zmarłym, jest przekonana, że mordercy należy szukać wśród miejscowej ludności. Podejrzewa kogoś, ale nie ma jeszcze pewności. Oznajmiła, że jest załamana straszliwym ciosem, który na nią spadł, nie spocznie jednak, dopóki morderca nie będzie ujęty. To takie niepodobne do mnie prawda rzekła Anna mogłoby być znacznie gorzej, odparłem, zwracając jej pismo. Co za bezczelność, zawołała panna Kram. No, niechby tylko któryś z tych łobuzów spróbował coś wyciągnąć ze mnie. Błysk woku gryzeld dał mi poznać, że uważa ona te słowa raczej za pobożne życzenie niż za pogróżkę. Kamerdyner zameldował, że podano do stołu i przeszliśmy do jadalni. Letycja zjawiła się dopiero w połowie posiłku. Leniwym krokiem podeszła do swego krzesła i zajęła je, rzucając uśmiech Gryzeldzie i witając mnie niedbałym skinieniem głowy. Z sobie tylko wiadomych powodów obserwowałem ją uważnie, ale wydawała się równie roztargniona i nieobecna jak zazwyczaj. Była bardzo ładna, sprawiedliwość nakazywała mi to przyznać. Wciąż jeszcze nie nosiła żałoby. Miała na sobie bladozieloną suknię podkreślającą jej jasne włosy i delikatną cerę. Po kawie Anna powiedziała cicho, bez nacisku. Chciałabym porozmawiać chwilę z pastorem. Może pastor przejdzie ze mną do saloniku na górze? Miałem się więc wreszcie dowiedzieć, po co nas wezwała. Wsiałem i poszedłem za Anną po schodach. Zatrzymała się przed drzwiami pokoju. Chciałem coś powiedzieć, ale powstrzymała mnie ruchem ręki. Stała, nasłuchując, wpatrzona w hol na dole. Dobrze, oni wychodzą do ogrodu. Nie, proszę tu nie wchodzić. Możemy udać się prosto na górę. Ale ku mojemu zdziwieniu, poprowadziła mnie korytarzem na koniec skrzydła. Tutaj wąskie schody, przypominające drabinę, wiodły na gonie piętro. Anna zaczęła się nimi wspinać, ja za nią. Znaleźliśmy się w wąskim korytarzyku, wykładanym deskami. Anna otworzyła jakieś drzwi i wprowadziła mnie na wielki, mroczny strych, używany widać jako rupieciarnia. Stały tu kufry, stare połamane meble, kilka obrazów opartych o ścianę i niezliczone drobiazgi, które znajdują się zwykle w lamusie. Zdumienie moje było tak widoczne, że Anna uśmiechnęła się lekko. Przede wszystkim muszę się wytłumaczyć. Sypiam teraz bardzo czujnie. Wczoraj, a właściwie dzisiaj około trzeciej nad ranem, usłyszałam, że ktoś chodzi po domu. Nasłuchiwałam przez chwilę, a potem wstałam i wyszłam, żeby zobaczyć, kto to. Na schodach zorientowałam się, że dźwięki pochodzą nie z dołu, lecz z góry. Podeszłam do tych schodów. Znów zdawało mi się, że słyszę jakieś odgłosy. Zawołałam, kto tam? Odpowiedzi nie było i nie słyszałam nic więcej. Doszłam więc do wniosku, że toner wypłatają mi figle i wróciłam do łóżka. Dziś rano jednak przyszłam tutaj z prostej ciekawości. I oto, co zobaczyłam. Nachyliła się i obróciła jeden z obrazów opartych o ścianę. Wydałem okrzyk zdumienia. Był to portret olejny, ale ktoś tak pokiereszował twarz, że nie sposób było rozróżnić, kogo ten portret przedstawiał. Ponadto cięcia były zupełnie świeże. Przedziwna sprawa, powiedziałem. Prawda? Niech mi pastor powie, czym to można wytłumaczyć. Potrząsnąłem głową, zdezorientowany. Wyczuwa się w tym jakieś zacietrzewienie, rzekłem. I bardzo mi się to nie podoba. Jak gdyby ktoś zniszczył obraz w przystępie furii. Tak, ja to samo sobie pomyślałam Czyj to portret? Nie mam pojęcia. Nigdy go dotychczas nie widziałam. Kiedy wyszłam za lucjusza i przyjechałam tutaj, wszystkie te rzeczy były już na strychu. Nigdy ich nie oglądałam ani nie myślałam o nich. Dziwne, powtórzyłem. Nachyliłem się i obejrzałem pozostałe obrazy. Były to tego rodzaju rzeczy, jakich można się było spodziewać na strychu: kilka bardzo przeciętnych pejzaży, kilka oleodruków i parę reprodukcji w tanich ramach. Zdarzenie jest tu rzeczywiście zastanawiające, powiedziałem. Jest tak. Tak bezsensowne. Właśnie, powiedziała Anna, to mnie trochę przeraża. Nie było już nic więcej do oglądania. Poszedłem wraz z Anną do jej saloniku. Gdyśmy weszli, zamknęła za nami drzwi. Sądzi pastor, że powinnam coś w tej sprawie przedsięwziąć. Zawiadomić policję? Zwlekałem z odpowiedzią. Na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, czy, czy to ma coś wspólnego z zabójstwem, dokończyła Anna. Wiem o tym, L, dlatego właśnie decyzja jest trudna. Na pozór zdawałoby się, że nie ma żadnego związku. To prawda, przyznałem, ale to jeszcze jedno osobliwe zdarzenie. Siedzieliśmy oboje w milczeniu, marszcząc brwi. Jakie są Pani najbliższe plany, jeśli wolno zapytać, odezwałem się po chwili. Anna podniosła głowę. Zostaję tu jeszcze co najmniej pół roku. Odparła tonem wyzwania. Nie chcę tego wcale. Myśl o mieszkaniu tutaj napawa mnie od razu, ale sądzę, że inaczej nie wolno mi postąpić. W przeciwnym razie ludzie powiedzą, że uciekłam, że miałam nieczyste sumienie. Ależ skąd? O, tak, na pewno. Zwłaszcza, że Urwała, a potem powiedziała stanowczo kiedy te pół roku minie wyjdę za laurensa spojrzała mi prosto w oczy nie mamy zamiaru dłużej czekać spodziewałem się tego anna zasłoniła naraz twarz rękami w postawie jej nie pozostało już nic ze stanowczości i wyzwania nie wie pastor jak bardzo jestem mu wdzięczna nie ma pastor pojęcia pożegnaliśmy się już laurens miał wyjechać Dlatego nie mam właściwie wyrzutów sumienia. Gdybyśmy zamierzali wyjechać razem i potem stałoby się to z Luciuszem, czułabym się teraz okropnie. Ale Pastor otworzył mi oczy, zrozumieliśmy, że nie mamy prawa. Dlatego jestem Mu tak wdzięczna. Ja również dziękuję Bogu, odrzekłem z powaga. Mimo to, dopóki nie schwytają prawdziwego zabójcy, wszyscy będą myśleli, że to Lawrence. Tak, z pewnością. Zwłaszcza, kiedy ożeni się ze mną. Droga pani, orzeczenie doktora Hajdoka wyjaśniło ponad wszelką wątpliwość, że. Ludzi nie obchodzą dowody i orzeczenia, nic się na tym nie znają. To jeszcze jeden powód, dla którego tu muszę zostać. Chcę znaleźć mordercę. Oczy jej przy tych słowach zabłysły. Dodała jeszcze. Dlatego zaprosiłam tutaj tę dziewczynę. Pannę Kram? Tak. A więc pani ją zaprosiła. To był pani pomysł. Tak, wyłącznie mój. No, ona, co prawda, narzekała, że zostaje sama. Spotkałam ją na rozprawie, była już tam, kiedy ja przyjechałam, ale zaprosiłam ją tutaj z rozmysłem. Nie sądzi Pani chyba, że ta niemądra młoda niewiasta ma coś wspólnego ze zbrodnią? zawołałem. Bardzo łatwo jest udawać osobę niemądrą. Jest to jedna z najłatwiejszych rzeczy na świecie. A więc sądzi Pani rzeczywiście? Nie. Sądzę tylko, że ta dziewczyna coś wie, albo może wiedzieć. Chciałam przyjrzeć się jej z bliska. I w pierwszą noc po jej przybyciu ktoś niszczy portret, zauważyłem, wolno. Myśli pan, że to ona zrobiła? Ale po co? Wydaje się to tak niedorzeczne i nieprawdopodobne. Mnie wydaje się rzeczą niedorzeczną i nieprawdopodobną, że pani męża zamordowano w moim gabinecie, rzekłem z goryczą. Ale tak się stało. Wyjąłem z kieszeni kolczyk i podałem go Annie. Zdaje się, że to pani? O, tak to mój Anna wyciągnęła rękę z uśmiechem radości. Gdzie go pan znalazł? Nie włożyłem jednak klejnotu do jej rozwartej dłoni. Pozwoli pani, że zatrzymam ten kolczyk jeszcze przez krótki czas spytałem. Ależ oczywiście. Patrzyła na mnie ze zdziwieniem, ale nie zaspokoiłem jej ciekawości. Zamiast tego spytałem, jak się przedstawia jej sytuacja finansowa. Wiem, że to niedyskretne pytanie, ale pani rozumie, że nie pytam z próżnej ciekawości. Nie uważam wcale, że jest niedyskretne. Pastor i Gryzelda jesteście najbliższymi przyjaciółmi, jakich tu mam. Lubię też tę zabawną pannę Marple. Otóż Luc już był człowiekiem bardzo zamożnym. Podzielił testamentem swój majątek na dwie równe części: jedną dla mnie, drugą dla Letycji. Stary dwór otrzymuję ja, a Letycja ma sobie wybrać meble na urządzenie małego domu. Dostaje też oddzielnie określoną sumę na zakup takiego domu, żeby się nie czuła pokrzywdzona. Czy wie pani, jakie są jej plany? Anna zrobiła komiczną minkę. Ona mnie nie wtajemnicza w swoje plany, ale przypuszczam, że wyjedzie stąd możliwie jak najprędzej. Nie lubi mnie, nigdy mnie zresztą nie lubiła. Przypuszczam, że to moja wina, chociaż zawsze starałam się postępować z nią jak najoględniej. Ale żadna chyba dziewczyna nie lubi młodej macochy. A czy pani ją lubi? spytałem bez ogródek. Nie odpowiedziała od razu, co przekonało mnie, że Anna Proter jest osobą z gruntu uczciwą. Lubiłam ją z początku, rzekła. Była z niej taka śliczna dziewczynka, ale teraz chyba już jej nie lubię. Sama nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ona nie lubi mnie. Lubię, żeby mnie lubiano. Wszyscy mamy tę słabość, odparłem i Anna uśmiechnęła się. Miałem jeszcze jedno trudne zadanie do wykonania, a mianowicie zamienić kilka słów sam na sam z Letycją Proter. Udało mi się to zresztą, bo znalazłem ją w opustoszałym salonie. Gryzelda i Gledyskram były w ogrodzie. Wszedłem i zamknąłem za sobą drzwi. Letycjo, powiedziałem, chcę z tobą o czymś pomówić. Podniosła głowę i spojrzała na mnie obojętnie. Słucham. Obmyśliłem sobie z góry, co powiem. Wyjąłem z kieszeni kolczyk, pokazałem go jej i spytałem spokojnie: Dlaczego upuściłaś ten kolczyk w moim gabinecie? Zesztywniała na chwilę, na ułamek sekundy, ale odzyskała równowagę tak szybko, że nie mógłbym nawet przesiąc, iż zareagowała w jakikolwiek sposób na moje słowa. Potem rzekła niedbałym tonem. Nic nie upuściłam w gabinecie. To nie mój kolczyk, tylko Anny. Wiem o tym, powiedziałem. Czemu więc pastor mnie o to pyta? Widocznie Anna go tam zgubiła. Pani Proter była w moim gabinecie tylko raz od czasu zabójstwa, a wtedy była ubrana na czarno i przypuszczalnie nie miała w uszach błękitnych kolczyków. W takim razie, rzekła Letycja. Musiała go pewnie zgubić tam wcześniej. Logiczny wniosek. Bardzo logiczny, odparłem. Nie pamiętasz pewnie, kiedy twoja macocha ostatni raz miała na sobie te kolczyki? O! Letycja patrzała na mnie spojrzeniem, pełnym ufności i zdziwienia zarazem. Czy to bardzo ważne? Może być ważne. Zaraz się zastanowię. Siedziała. Marszcząc z wysiłku brwi nigdy jeszcze nie wyglądała bardziej uroczo niż w tej chwili. Już wiem, zawołała nagle. Miała je na sobie w czwartek. Pamiętam dokładnie W czwartek powtórzyłem wolno, to znaczy w dniu morderstwa. Pani Anna była tego dnia w naszym ogrodzie, ale jeśli sobie przypominasz z jej zeznań, podeszła tylko do okna gabinetu i nie wchodziła do środka. Gdzie pastor to znalazł? Pod biurkiem. W takim razie wygląda na to, że Anna nie powiedziała prawdy, stwierdziła spokojnie Letycja. Myślisz, że weszła do środka i stanęła przy biurku? Na to wygląda, no nie? Oczy jej spoglądały na mnie pogodnie. Jeżeli chodzi o ścisłość, dodała z zimną krwią, od początku podejrzewałam, że Anna nie mówi prawdy. A ja wiem na pewno, że ty nie mówisz prawdy, Letycjo. Letycja drgnęła. Co to znaczy? To znaczy, powiedziałem, że ostatni raz widziałem ten kolczyk w piątek rano, kiedy byłem tutaj z pułkownikiem Melszetem. Kolczyk leżał wraz ze swoim bliźniakiem na toalecie twojej macochy. Miałem je obydwa w ręku. O! -o. Letycja patrzyła na mnie przez chwilę, potem przechyliła się nagle przez poręcz krzesła i wybuchnęła płaczem. Jej krótkie jasne włosy zwisały na dół, dotykając niemal podłogi. Była to dziwna poza, piękna i żywiołowa. Milczałem kilka minut, żeby dać jej się wypłakać, a polem rzekłem bardzo ostrożnie i łagodnie. Letycjo, dlaczegoś to zrobiła? Zerwała się na równe nogi, odrzucając w tył zwichszone włosy. W jej oczach malowało się przerażenie. Co pastor ma na myśli? Co cię do tego popchnęło? Zazdrość? Niechęć do Anny? Tak. Letycja odetchnęła głęboko, przygładziła włosy i naraz całkowicie odzyskała równowagę. Tak, można to nazwać zazdrością. Nigdy nie lubiłam Anny. Nie lubiłam jej od pierwszej chwili, kiedy zaczęła tu królować. Rzuciłam ten głupi kolczyk pod biurko. Miałam nadzieję, że będzie miała przez to kłopoty. I byłoby tak, gdyby pastor nie był taki wścibski i nie grzebał w drobiazgach leżących na cudzej toalecie. A w każdym razie, osoba duchowna nie powinna pomagać policji. Był to wybuch dziecinnej złości. Nie zwróciłem więc na niego uwagi. Przyznam nawet, że letycja w tej chwili sprawiała na mnie wrażenie biednego dziecka. Tej dziecinnej próby wywarcia zemsty na Annie nie wolno było brać poważnie. Powiedziałem to letycji, dodając, że zwrócę Annie kolczyk i nie wspomnę wcale, w jakich okolicznościach go znalazłem. Wzruszyło to dziewczynę. To bardzo ładnie ze strony pastora, powiedziała. Milczała chwilę, a potem patrząc na mnie i dobierając starannie słowa, dodała: Proszę, pastora, zdaje mi się, że, że Denis powinien stąd jak najprędzej wyjechać. Myślę, myślę, że tak byłoby najlepiej. Denis? Podniosłem brwi z lekkim zdumieniem, nie zdołałem jednak powstrzymać cienia uśmiechu. Myślę, że tak byłoby najlepiej. Powtórzyła, wciąż zakłopotana. Bardzo mi przykro. Nie przypuszczałam, że Denis. Mniejsza o to, ale naprawdę mi przykro. Na tym zakończyliśmy rozmowę. Rozdział 23 Wracając do domu, poprosiłem Gryzeldę, żebyśmy nałożyli drogi i przeszli koło kopca. Chciałem zobaczyć. Czy policja tam pracuje? A jeśli tak, czy coś już znaleziono? Gryzelda wszakże miała coś do zrobienia w domu, musiałem więc odbyć tę wycieczkę sam. Przy kopcu zastałem posterunkowego chursta, który kierował operacją. Jak dotychczas ani śladu, proszę, pastora, rzekł. A jednak na zdrowy rozum to jest jedyne miejsce na kryjówkę, bo dokąd by ta pannica miała iść tą ścieżką. Ścieżka prowadzi do starego dworu i tutaj, nigdzie indziej. A inspektor Slejk nie chce oczywiście zapytać tej młodej damy, bo to byłoby zbyt proste. Nie chce jej nastraszyć, odparł hurst. Ona może coś napisać do Srouna albo on do niej i w ten sposób możemy się czegoś dowiedzieć, ale jak będzie wiedziała, że ją mamy na oku, to pary z gęby nie puści. Osobiście wątpiłem, czy panna Kram zdolna jest do takiego poświęcenia. Ilekroć ją widziałem, z jej lał się nieprzerwany potok wymowy i nie potrafiłem jej sobie wyobrazić inaczej. Jeżeli ktoś udaje kogoś innego, trzeba ustalić, w jakim celu to robi, rzekł dydaktycznie Hurst. Oczywiście. A odpowiedzi należy szukać w tym oto kopcu, bo inaczej, po co by się w nim grzebał? trę do myszkowania po okolicy, powiedziałem. Hurst nie znał francuskiego, zemścił się więc na mnie, mówiąc o ziemble. Jest to punkt widzenia amatora. Ale nie znaleźliście przecież walizki. Zaoponowałem. Znajdziemy ją. Proszę pastora, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie jestem tego pewien, odparłem. Zastanawiałem się nad tą sprawą. Panna Mar twierdzi, że dziewczyna po bardzo krótkiej chwili wróciła z pustymi rękami. W takim razie nie miała dość czasu na to, żeby dojść aż tutaj. Kto by tam zwracał uwagę na gadanie starej panny? Jak taka zobaczy coś ciekawego, zaczyna sobie zaraz kombinować setki rzeczy i czas jej zlatuje jak zbicza trząsł. A poza tym kobiety w ogóle nie mają poczucia czasu. Zastanawiam się często, czemu to cały świat tak jest skłonny do uogólnień. Uogólnienia bardzo rzadko są prawdziwe, a najczęściej bywają absolutnie nieścisłe. Ja sam odznaczam się kiepskim poczuciem czasu, dlatego właśnie nastawiam zegarek o kwadrans naprzód, a panna Marple ma to poczucie rozwinięte w wysokim stopniu. Zegary jej chodzą punktualnie co do minuty, ona sama zaś nigdy i nigdzie się nie spóźnia. Nie miałem jednak ochoty spierać się na ten temat z Churstem. Pożegnałem się z nim, życzyłem mu powodzenia i odszedłem. Zbliżałem się już do domu, kiedy olśniła mnie pewna myśl. Nic mnie na nią nie naprowadziło, po prostu zabłysła mi nagle jako możliwe rozwiązanie. Czytelnicy pamiętają zapewne, że badając po raz pierwszy tę ścieżkę, nazajutrz po morderstwie, Dostrzegłem, że krzaki w pewnym miejscu są połamane i stratowane. Myślałem wówczas, że połamał je Laurens, który przyszedł tam w tym samym celu co ja. Przypomniałem sobie jednak, że potem razem z nim natrafiłem na inny ślad, jak się okazało, ślad przejścia inspektora. Po zastanowieniu się przypomniałem sobie dokładnie, że pierwszy ślad Laurensa był znacznie wyraźniejszy niż drugi. Jak gdyby przechodzono tamtędy nie jeden raz. Przyszło mi do głowy, że najwidoczniej ta okoliczność ściągnęła na ten ślad uwagę Laurensa. Może więc przejście to wydeptała pierwotnie panna Kram albo doktor Stone? Przypomniałem sobie ponadto, że widziałem tam, na połamanych gałązkach, kilka zwiędłych liści. Jeśli tak, to przejście musiano wydeptać dawniej, nie zaś w dniu naszych poszukiwań. Zbliżałem się właśnie do opisywanego miejsca. Poznałem je bez trudu i raz. Jeszcze przecisnąłem się przez krzaki. Tym razem zauważyłem świeżo połamane gałązki. Ktoś więc przechodził tędy już po mnie i po Laurensie. Doszedłem wkrótce do miejsca, gdzie spotkałem Laurensa. Ślad jednak ciągnął się dalej i poszedłem nim. Znalazłem się nagle na maleńkiej polance, na której widać było, że ktoś tu niedawno poruszał ziemię. Polanka była miniaturowa i nie miała więcej niż kilka stóp średnicy. Po drugiej stronie zarośla znów były bardzo gęste i nie ulegało wątpliwości, że nikt tamtędy nie przechodził. W jednym miejscu wszakże można było poznać, że ktoś poruszał krzaki. Podszedłem tam i ukląkłem, rozsuwając krzaki na bok. Nagrodą był mi błysk brązowej, lśniącej powierzchni. Niezmiernie podniecony wsadziłem rękę w zarośla i z wysiłkiem wyciągnąłem małą, brązową walizeczkę. Z piersi wyrwał mi się okrzyk tryumfu. Udało mi się. Mimo oziębłych uwag chórsta dowiodłem, że rozumowanie moje było słuszne. Bez wątpienia miałem przed sobą walizeczkę, którą przyniosła tutaj panna Kram. Spróbowałem ją otworzyć, lecz była zamknięta na klucz. Wstając, zauważyłem mały, brązowawy kryształek leżący na ziemi. Podniosłem go machinalnie i wsunąłem do kieszeni. Potem chwyciłem znaleziony skarb za rączkę i pomaszerowałem ścieżką. Byłem już przy drodze. Gdy jakiś głos zawołał z przejęciem. O, pastor ją znalazł. Brawo. Mówiąc sobie w duszy, że jeśli chodzi o sztukę widzenia, nie będąc sama widzialną, panna marple jest niedościgniona, postawiłem walizeczkę na dzielącym na sparkanie. To ta stwierdziła panna marple. Poznałabym ją wszędzie. Była to moim zdaniem lekka przesada. Istnieją tysiące identycznych brązowych walizeczek. Trudno by poznać akurat tę jedną, zwłaszcza gdy się ją widziało o północy i ze znacznej odległości. Rozumiałem jednak, że cała sprawa walizki jest osobistym tryumfem panny Marple i ma ona prawo do drobnej, a wybaczalnej przesady. Jest pewnie zamknięta. Tak. Chcę ją właśnie zanieść na posterunek policji. Może lepiej zatelefonować? Oczywiście, lepiej było zatelefonować. Spacer przez miasteczko z walizką w ręku musiałby bez wątpienia wywołać zbyteczne komentarze. Otworzyłem więc furtkę ogrodu panny Marple. Wszedłem do jej domu przez taras i z zacisza jej salonu podałem inspektorowi przez telefon nowiny. Inspektor zlejko znajmił, że stawi się za minutę. Przyszedł w jak najgorszym nastroju. A więc jest walizka, co? powiedział. Doprawdy, pastor nie powinien mieć przede mną tylu tajemnic. Jeżeli się pastor domyślał, gdzie jest tu ukryty poszukiwany przedmiot, powinien był powiadomić o tym właściwe władze. Był to zupełny przypadek, odparłem. Po prostu olśniła mnie nagle myśl. Bajki! Blisko trzy czwarte mili bezdrożem leśnym, a pastor idzie sobie prościuteńko na miejsce i wyciąga walizkę. Byłbym wyjaśnił inspektorowi, jakie rozumowanie doprowadziło mnie do tego właśnie miejsca, ale udało mu się jak zwykle zirytować mnie, wobec tego nic nie powiedziałem. Cóż, rzekł inspektor Slejk, spoglądając na walizkę z udaną obojętnością, zobaczmy, co tam jest w środku. Przyniósł z sobą cały asortyment kluczy i wytrychłów. Zamek był prosty i po sekundzie walizka była otwarta. Nie wiem, co spodziewaliśmy się ujrzeć, w każdym razie coś niezwykłego. Pierwszą jednak rzeczą, która ukazała się naszym oczom, był brudny wełniany szalik. Inspektor wyjął go. Następną warstwę stanowił spłowiały, granatowy płaszcz, mocno zniszczony. Pod nim leżała czapka w czarno-białą szachownicę. Nędzne łachy, orzekł inspektor. W walizce pozostała jeszcze para sfatygowanych, zdeptanych butów oraz paczka zawinięta w gazetę. Pewnie frakowa koszula, zauważył z goryczą inspektor, rozdzierając papier. Zaraz jednak wydał okrzyk zdumienia. W paczce bowiem były jakieś niepozorne srebrne przedmioty i okrągła taca z tego samego metalu. Oczy panny Marple zabłysły. Solniczki, zawołała, solniczki pułkownika Protera i taca Karola II, coś podobnego. Inspektor zaczerwienił się jak burak. A więc, co to chodziło? mruknął Kradzież. Ale nic nie rozumiem. Przecież nikt nie wspominał, że te rzeczy zginęły. Może jeszcze nie spostrzeżono ich braku, powiedziałem. Takich cennych srebr nie używano zapewne na co dzień. Pułkownik Proter trzymał je przypuszczalnie w kasie ogniotrwałej. Muszę to zbadać, oświadczył inspektor. Idę prosto do starego dwora. A więc to dlatego nasz szanowny doktor Stone dał nogę. Bal się. Że w związku z morderstwem i z tym całym zamieszaniem natrafimy na ślad jego działalności. Lękał się rewizji. Kazał więc dziewczynie schować to wszystko w lesie wraz z odpowiednią zmianą ubrania. Miał zamiar wrócić okulną drogą i zabrać walizkę. Panna zaś została tutaj, żeby odwrócić podejrzenia. Jedno w tym wszystkim jest dobre. Możemy być pewni, że to nie on popełnił zabójstwo. Takie sprawy wyłączają się wzajemnie. Spakował znów walizkę i oddalił się, nie przyjmując zaproszenia panny marple na kieliszek Xeresu. No, przynajmniej jedna tajemnica została wyjaśniona, powiedziałem z westchnieniem. Slejk ma rację, nie ma powodu, aby podejrzewać sluna o morderstwo. Wszystko jest wytłumaczone. Tak by się zdawało, rzekła panna marple. Chociaż nigdy nie można mieć zupełnej pewności. Przecież brak jakikolwiek pobudek do zabójstwa zaoponowałem. Ten człowiek zdobył to, po co przybył i miał się już wynieść. Hm. te tak. Wahanie w głosie panny marple było tak wyraźne, że spojrzałem na nią z zaciekawieniem, wobec czego dodała skwapliwie Ja się na pewno mylę, tak się zresztą mało na tych sprawach znam. Ale przyszło mi do głowy, że, bo te srebra są bardzo kosztowne, prawda? Podobną tacę sprzedano, zdaje się, niedawno za przeszło tysiąc funtów. Tu nie chodzi o wartość metalu? Nie, takie rzeczy mają, jak to się mówi, wartość dla znawców. To właśnie miałam na myśli. Załatwienie sprzedaży takich sreber musi chyba zabrać trochę czasu, a nawet gdyby to było załatwione, podobna transakcja musi być dokonana w tajemnicy. No i gdyby na przykład wykryto kradzież i narobiono hałasu, to sreber w ogóle nie można by spieniężyć. Nie bardzo rozumiem, do czego pani zmierza, powiedziałem. Wiem, że nie potrafię dobrze sformułować swojej myśli. Hanna Marple gorączkowała się coraz bardziej, ale wydaje mi się, że tych rzeczy nie można było tak po prostu zabrać. Jedynym dobrym sposobem byłoby podłożenie na ich miejsce kopii. Wówczas być może kradzież pozostałaby przez jakiś czas niewykryta. Bardzo sprytny pomysł, zauważyłem. To jedyny sposób, nieprawdaż? A w takim wypadku, jak pastor słusznie mówi, nie byłoby powodu do tego, żeby zabić pułkownika Protera, raczej wręcz przeciwnie. Zgadzam się, przyznałem. Tak też powiedziałem. Owszem, ale mnie zastanawia, oczywiście, nie wiem nic na pewno, a poza tym pułkownik Proter zawsze mnóstwo opowiadał o tym, co zamierza zrobić i naturalnie czasem wcale tego nie robił, ale on mówił właśnie. Co mówił? Że ma zamiar oszacować swoje kosztowności i w tym celu sprowadzi fachowca z Londynu do ubezpieczenia. Ktoś mu powiedział, że należy to zrobić. Pułkownik wciąż o tym rozprawiał i podkreślał, jaka to ważna sprawa. Nie wiem oczywiście, czy w końcu kogoś już zamówił, ale jeżeli tak. Rozumiem, powiedziałem wolno. Ekspert naturalnie poznałby od razu. Że srebra są sfałszowane, a wówczas pułkownik Proter przypomniałby sobie, że pokazywał je doktorowi Sloanowi. Ciekawa jestem, czy Stone zrobił to właśnie wtedy, jak prestidigitator, tak to zdaje się nazywa, prawda? No i wtedy wszystko wyszłoby na jaw. Rozumiem Pani myśl, odparłem. Sądzę, że powinniśmy się w tej sprawie upewnić. Podszedłem znów do telefonu. Po chwili rozmawiałem już z Anną Proter. Nie, to nic specjalnie ważnego. Czy inspektor już jest? Bo poszedł do starego dworu. Pani Anno, może Pani zachce mi powiedzieć, czy cenne przedmioty znajdujące się w starym dworze kiedykolwiek szacowano? Słucham. Ach tak? Odpowiedź Anny była szybka i jasna. Podziękowałem jej. Odłożyłem słuchawkę i zwróciłem się do panny Marple. Rzecz jest pewna. Pułkownik Proter ułożył się z ekspertem z Londynu, który miał przyjechać w poniedziałek, to znaczy jutro, i dokonać całkowitego szacunku. Z powodu śmierci pułkownika sprawę odłożono. A więc była pobudka powiedziała cicho panna Marple. Pobudka owszem, ale nic ponadto zapomina pani. Że kiedy padł strzał, doktor Stone przyłączył się właśnie do reszty towarzystwa. Tak przyznała po namyśle panna marple, to go automatycznie uwalnia od podejrzeń. Rozdział 24. Po powrocie na probostwo zastałem w swoim gabinecie Hołsa, który na mnie czekał. Przechadzał się nerwowo tam i z powrotem po pokoju, a gdy wszedłem, Podskoczył gwałtownie, jakby trafiony kulą. Proszę mi wybaczyć, powiedział, ocierając pod z czoła. Nerwy mam ostatnio w strzępach. Drogi księże, powiedziałem, musi pastor stanowczo wyjechać na odpoczynek, bo się pastor poważnie rozchoruje. Nie mogę opuścić posterunku. Nie, tego nie wolno mi zrobić. Nie ma mowy o dezercji. Pastor jest przecież chory. Jestem pewien, że doktor Hajdok zgodzi się ze mną. Hajdok, Hajdok co to za lekarz ignorant, omnibus wiejski To niesprawiedliwa ocena. Doktor Hajdok uważany jest za doskonałego lekarza No, może tak, chyba tak ale ja go nie lubię ale nie o tym chciałem mówić. Przyszedłem prosić pastora, żeby zechciał wygłosić dzisiaj za mnie kazanie. Ja, ja doprawdy nie czuję się na siłach. Ależ oczywiście. Odprawię za pastora nabożeństwo. Nie, nie. Nabożeństwo odprawię sam. Jestem zupełnie zdrów. Przeraża mnie tylko myśl, że będę musiał wyjść na kazalnicę i wszyscy będą na mnie patrzeć. Zamknął oczy i przełknął konwulsyjnie ślinę. Nie ulegało dla mnie wątpliwości, że z hołsem dzieje się coś niedobrego. Wyczuł widać moje myśli, bo otworzył oczy i powiedział szybko: Nic mi właściwie nie jest. To tylko te bóle głowy. Te potworne bóle głowy. Jeśli wolno, prosiłbym o szklankę wody. W tej chwili odrzekłem, Poszedłem i sam nalałem mu wody z kranu. Używanie dzwonków jest w naszym domu rzeczą bezcelową. Hołz podziękował mi wylewnie. Wyciągnął z kieszeni tekturowe pudełeczko, otworzył je, wyjął jakąś kapsułkę i przełknął ją, popijając wodą. Proszę kot bólu głowy, wyjaśnił. Przemknęło mi nagle przez myśl: Czy Hołz przypadkiem nie jest narkomanem? Tłumaczyłoby to wiele jego dziwactw. Mam nadzieję, że nie bierze ich pastor za dużo, powiedziałem. O nie, nie. Doktor Hajdok przestrzegał mnie przed tym. Ale to cudowne proszki. Przynoszą natychmiastową ulgę. Istotnie wydawał się już spokojniejszy i bardziej opanowany. Wstał. Wiedz, pastor wygłosi dzisiaj kazanie? Jestem niewymownie wdzięczny. Drobnostka. Obstaje jednak przy tym, że sam też odprawię nabożeństwo. Niech pastor pójdzie do domu i położy się. Nie żadnych sprzeciwów. Ani słowa. Holmes podziękował mi znowu. Potem powiedział, przenosząc wzrok w kierunku okna: Pastor był dzisiaj w starym dworze, tak? Tak. Najmocniej przepraszam, ale czy pastora tam wzywano? Spojrzałem na niego ze zdziwieniem. Wikary zarumienił się. Proszę mi nie mieć za złe, myślałem tylko, że może są jakieś nowiny i dlatego pani Proter wezwała pastora. Nie miałem wcale zamiaru zaspokajać ciekawości Hołsa. Chciała omówić ze mną sprawy związane z pogrzebem, powiedziałem. Ach, tylko tyle. Rozumiem. Nie odezwałem się. Holmes przestępował jakiś czas z nogi na nogę, aż wreszcie rzekł: Wczoraj wieczorem odwiedził mnie pan Reading. Nie, nie mam pojęcia, w jakim celu. Czy nie powiedział tego? Powiedział tylko, że zachciało mu się do mnie wstąpić, że wieczorami czuje się osamotniony. Ale nigdy dotychczas do mnie nie przychodził. Uważany jest powszechnie za miłego kompana, powiedziałem z uśmiechem. Dlaczego nagle do mnie przyszedł? Nie podoba mi się to. Głos hołsa stał się ostry, piskliwy. Mówił, że wstąpi znowu. Co to wszystko znaczy? Co on knuje? Czemu miałby go pastor podejrzewać o jakieś ukryte motywy? spytałem. Nie podoba mi się to, powtórzył z uporem house Nigdy nie zrobiłem mu nic złego. Nie mówiłem nigdy, że jest winien. Nawet wtedy, kiedy sam się oskarżył, mówiłem, że wydaje mi się to niepojęte. Jeżeli kogokolwiek podejrzewałem, to tylko Archera, pana Ridinga nigdy. Archer to zupełnie inna historia, Ordynus i Bezbożnik. Zapijaczony łajdak. Czy pastor nie sądzi go nieco zbyt pochopnie, powiedziałem. Ostatecznie bardzo niewiele o nim wiemy. Kłusownik, recdywista, zdolny do wszystkiego. Pastor naprawdę sądzi, że to on zabił pułkownika Portera, spytałem z zainteresowaniem. Hołs bardzo nie lubi odpowiadać tak lub nie. Zauważyłem to już nieraz. A czy pastor sam nie sądzi? że to jedyne możliwe rozwiązanie zagadki? O ile mi wiadomo, odparłem, nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów. Owszem, pogróżki, zawołał szybko Hołs. Nie wolno zapominać o pogróżkach. Nie mogłem już słuchać o pogróżkach harczera. O ile się zresztą orientowałem, nie było żadnych bezpośrednich dowodów na to, że je kiedykolwiek rzucał. Archer poprzysiągł zemstę pułkownikowi Proter. Dodał sobie odwagi alkoholem i zastrzelił pułkownika. To tylko gołosłowna hipoteza. Przyzna jednak pastor, że bardzo prawdopodobna. Nie. Ale w każdym razie możliwa. Owszem, możliwa. Hołd zerknął na mnie z potoka. Czemu nie uważa jej pastor za prawdopodobną? Bo takiemu człowiekowi jak Archer nie przyszłoby do głowy użyć pistoletu, odparłem. To niewłaściwa dla niego broń. Argument ten zaskoczył wikarego. Spodziewał się widocznie innych obiekcji. Sądzi pastor, że to istotne? Spytał z powątpiewaniem. Moim zdaniem dowodzi to niezbicie. Że Archer nie mógł popełnić tej zbrodni, rzekłem. Wobec tak stanowczego oświadczenia, Holmes nie powiedział już nic więcej. Podziękował mi raz jeszcze i odszedł. Odprowadziłem go do drzwi frontowych i na stole w holu zauważyłem cztery listy. Miały one pewne wspólne cechy charakterystyczne. Pismo było ponad wszelką wątpliwość kobiece. Na wszystkich widniała adnotacja pilne. Jedyna zaś różnica polegała na tym, że jeden list był znacznie brudniejszy od innych. Podobieństwo to obudziło we mnie dziwne uczucie, że widzę nawet nie podwójnie, lecz poczwórnie. Mary wyszła z kuchni i zastała mnie w chwili, gdy patrzyłem na listy. Przyniosły je różne osoby już po obiedzie, powiedziała. Wszystkie oprócz jednego. Ten czwarty znalazłam w skrzynce. Skinąłem głową, zgarnąłem listy i zaniosłem je do gabinetu. Pierwszy brzmiał następująco. Szanowny pastorze, dowiedziałam się pewnej rzeczy, o której obowiązkiem moim jest pastora zawiadomić. Dotyczy ona śmierci pułkownika Protera. Byłabym bardzo wdzięczna za radę, czy mam zwrócić się z tym do policji. Od czasu śmierci mojego męża staram się unikać wszelkiego rozgłosu. Może pastor mógłby wstąpić do mnie dziś po południu na kilka minut? Szczerze oddana. Marta Ridley. Otworzyłem drugi list. Szanowny Pastorze, jestem w okropnej rozterce, zupełnie nie wiem, co mam robić. Dowiedziałam się czegoś, co, jak sądzę, może mieć duże znaczenie, a jednocześnie lękam się śmiertelnie wszelkich zetknięć z policją. Jestem zupełnie wytrącona z równowagi. Czy nie będę zbyt śmiała, jeśli poproszę kochanego pastora, aby zechciał wpaść do mnie na kilka minut i w swój zwykły, cudowny sposób rozwiać moje wątpliwości? Przepraszam najmocniej, że pastora niepokoję. Zawsze szczerze oddana. Karolina Waterby. Treść trzeciego mógłbym, jak mi się zdawało, wyrecytować nie czytając. Szanowny pastorze, dowiedziałam się czegoś bardzo ważnego i uważam, że pastor pierwszy powinien się o tym dowiedzieć. Proszę uprzejmie odwiedzić mnie dzisiaj po południu. Będę na pastora czekała. Wojowniczy ten list podpisany był Amanda Hartnell rozdarłem czwartą kopertę. Jak dotychczas miałem w życiu to szczęście, że dostawałem bardzo niewiele listów anonimowych. Anonim jest moim zdaniem najbardziej niegodziwą i najokrutniejszą bronią, jaka istnieje. Ten, który trzymałem w ręku, nie stanowił wyjątku. Pisany był z błędami, lecz pewne szczegóły skłaniały mnie do przypuszczenia. Że autor listu rozmyślnie starał się uchodzić za osobę prostą i niewykształconą. Kochany księże proboszczu, myślę, że powinien pastor wiedzieć, co się dzieje. Widziano pastora małżonkie, jak wychodziła z domu pana Ridinga ukradkiem. Sam pastor rozumie, co to znaczy, oni ze sobą romansują. Więc uważam, że pastor powinien się dowiedzieć. Życzliwy. Z lekkim okrzykiem niesmaku zmiałem papier i rzuciłem go na kratę kominka akurat w chwili, kiedy do pokoju weszła gryzelda. Co tak rzucasz z taką pogardą? spytała. Obrzydlistwo, rzekłem. Wyjąłem z kieszeni zapałki, zapaliłem jedną i nachyliłem się, ale gryzelda mnie ubiegła. Chwyciła zgniecioną kulkę papieru i rozprostowała arkusik, zanim zdążyłem ją powstrzymać. Przeczytała list, wydała okrzyk niesmaku i rzuciła mi kartkę, odwracając się jednocześnie do mnie plecami. Zapaliłem papier i patrzyłem jak płonie. Gryzelda odeszła od okna i patrzyła na ogród. Len, powiedziała, nie odwracając się. Co, kochanie? Chcę ci coś powiedzieć. Tak, nie przerywaj mi. Chcę ci coś powiedzieć. Kiedy? Kiedy Lawrence Reddirik tu przyjechał, pozwoliłam, abyś sądził, że znałam go przedtem przelotnie. To nie była prawda. Znałam go dość dobrze. Prawdę mówiąc, zanim cię poznałam, byłam w nim nawet zakochana. Chyba większość ludzi, którzy stykają się z Lourensem, przez to przychodzi. Ja no, przez pewien czas po prostu zgłupiałam na jego punkcie. To nie znaczy, że pisałam do niego kompromitujące listy, ani nic z tych kretyńskich rzeczy, które kobiety robią w powieściach, ale byłam nim mocno zajęta. Dlaczegoś mi nie powiedziała? spytałem. Ojej, dlaczego? Bo tak. Sama zresztą nie wiem. Poza tym, że, no, że pod pewnymi względami jesteś niemądry. Tylko dlatego. Że jesteś starszy ode mnie, myślisz, że ja. Że mnie mogą się podobać inni mężczyźni. Więc się bałam, że będziesz sobie wyobrażał różne głupstwa. Ale ty się doskonale maskujesz, zauważyłem, bo przypomniałem sobie, co mi mówiła w tym samym pokoju niecały tydzień temu, jej swobodny, naturalny ton. Tak, potrafię nie dać nic po sobie poznać. W pewnym stopniu lubię to nawet. W głosie jej brzmiało dziecinne zadowolenie. Ale wszystko, co ci mówiłam, jest prawdą. Nie wiedziałam nic o Annie i dziwiłam się. Czemu Laurens tak się zmienił i, no, po prostu nie zwraca na mnie uwagi. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Zapadło milczenie. Rozumiesz, Len? spytała z niepokojem Gryzelda. Tak, powiedziałem, rozumiem. Ale czy rzeczywiście rozumiałem?